Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich z naszego parafialnego kościoła, ze świętego Wojciecha, w Wigilię Jego odpustu. Jutro zapraszam bardzo serdecznie, jak tylko Wam możliwości na to pozwolą, żeby łączyć się z nami tu o 18:00 na wspólnej mszy świętej, na wspólnym celebrowaniu, uwielbieniu Pana Boga przez zasługi świętego Wojciecha, w jego patronalne święto. Tak jak już kilka dni temu wspominałem, każdego 23 dnia każdego miesiąca modlimy się do świętego Wojciecha, prosząc o jego wstawiennictwo, o jego orędownictwo. Mam nadzieję, że tym bardziej w tym roku on nam pomoże. Pomoże w tym uzbrojeniu się w cierpliwość i męstwo, w tej solidarności braterskiej między nami wszystkimi. Pomimo, że warunki nie pozwalają nam, żeby być licznie w Kościele. Ale myślę, że duchowo, poprzez mass media, poprzez środki masowego przekazu, będziemy tu razem przy nim. Tym bardziej, że towarzyszą nam relikwie, które tutaj postawiłem dzisiaj na ołtarzu. Na ołtarzu będą stać także jutro. Jesteśmy wdzięczni księdzu prymasowi Polski, księdzu arcybiskupowi Wojciechowi Polakowi za przekazanie nam relikwii. Byliśmy w tamtym roku, właśnie w dzień świętego Wojciecha, razem z księdzem biskupem Ignacym w Gnieźnie, razem z delegacją także i z naszej parafii, by wtedy z rąk księdza prymasa otrzymać upragnione relikwie świętego Wojciecha. Ja już prosiłem o nie wcześniej poprzednika, księdza arcybiskupa Kowalczyka. Pomimo, że znał mnie, jakoś to odchodziło na dalszy plan. Tym bardziej jestem wdzięczny księdzu prymasowi Polakowi, Wojciechowi, za ten dar dla naszej parafii. Tu mamy także i taki dokument, który jest stwierdzający autentyczność relikwii świętego Wojciecha dla naszej parafii w Wałbrzychu. Drodzy Państwo, bardzo jeszcze raz pragnę wszystkich serdecznie zaprosić na jutro na godzinę 18:00. Bądźcie z nami, my będziemy z Wami. Będę wszystkim Was polecał świętemu Wojciechu. A na to dzisiejsze spotkanie, na zakończenie, udzielam Wam wszystkim błogosławieństwa tymi relikwiami wojciechowymi. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na Was i pozostanie z Wami na zawsze. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.